To była już 9. edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego organizowanego przez PSM Winogrady i Osiedlowy Dom Kultury Słońce. Uczniowie winogradzkich szkół chętnie uczestniczą w tej plastycznej rywalizacji. W tym roku temat konkursu brzmiał Kosmaty Potwór. Ogłosiliśmy go 2 miesiące temu, miały dzieci 2 miesiące, więc czasu na to, żeby przemyśleć pracę, wykonać ją i tutaj nam dostarczyć. Wpłynęło 86 prac na konkurs. Konkurs był rozpisany w 2 kategoriach dla dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich, czyli kategoria młodsza, kategoria pierwsza i druga kategoria dla dzieci z klas starszych do klasy szóstej. Prace wykonane zostały techniką kolażu. Konkursowe potwory powstały z różnych materiałów i pokazały, że dziecięca wyobraźnia naprawdę nie ma granic. Futerka z takiego jakby materiału od ubrań i z moich koralików. Takich. Ten potwór ma fioletową twarz. To twój ulubiony kolor? No, tak. Z piłek ping-pongowych i z piórek. Dlaczego tak on wygląda? Lubię te kolory. Jest taki żywy przez to. Jak mówi przewodnicząca jury konkursu, wybór zwycięskich prac był naprawdę niełatwym zadaniem. Jest to wyjątkowo trudne zadanie dla jurora, dlatego też wspieram się zawsze osobami, które mogą mi pomóc, osobami, które są również po ASP, które potrafią ocenić pracę, jak są to osoby dorosłe, jak i w jury również były dzieci. Zaprosiłam dzieci z tego powodu, ponieważ prowadzę grupę plastyczną od września tutaj w Domu Kultury Słońce. Dużo mówimy na temat kompozycji, doboru kolorów, przestrzeni, zagospodarowania przestrzeni pracy. Także są to dzieci, które już w jakiś sposób są wyedukowane, jak sądzę. Mają dużą wyobraźnię, dlatego sądzę, że są doskonałymi jurorami. Jest to głos zbiorczy, także cała grupka złożyła się jako jeden głos do oceny prac. Także w ten sposób mogę określić, że jury było 3-osobowe. No i wybraliśmy z wielkim trudem 3 prace, po 3 prace z każdej kategorii, które zostały nagrodzone. Ponieważ, jak mówię, trud był spory przy wyborze najlepszych prac, jeszcze postanowiliśmy kilka prac również wyróżnić. W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła praca Oli Bugajewskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 66 na Osiedlu Przyjaźni. To duża radość? Bardzo duża. Nie wiem, co powiedzieć. A jak długo przygotowywałaś swoją pracę? Ile to trwało? No, 1 dzień. Jakie wykorzystałaś materiały i skąd był taki pomysł na takiego potwora? No, sama miałam pomysł, a mama powiedziała mi, co to w ogóle jest technika kolaż. I co to jest? No, wyklejanie różnych rzeczy z gazety. To trudna technika? No, trochę trudna. Spośród pracy dzieci starszych pierwsze miejsce zajęła praca Julii Kwiatkowskiej z zespołu szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa. Jej kosmaty potwór? Został z szalika. I z takiej krepy i z drukarki brata. A szalik czyj był? Mojej babci. Nie gniewała się babcia, że szalik poszedł na potwora? Jeszcze nie wie. Jako nagrody uczniowie otrzymali przybory plastyczne. Prace zgłoszone na konkurs można oglądać w Domu Kultury Słońce do połowy czerwca. Zapraszamy wszystkich chętnych i dorosłych, a przede wszystkim dzieci do obejrzenia, bo naprawdę warto spojrzeć na ten wysiłek dzieci, na pomysłowość, no i na być może czasami talent.
Za rok 10. jubileuszowa edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego. Na pewno wymyślimy jakiś ciekawy temat, zapowiadają organizatorzy.